Witam Was, moi drodzy, w kolejnym podcaście dla osób, które mnie oglądały w tamtym tygodniu. To chciałbym bardzo podziękować właśnie za to obejrzenie oraz chcę również podziękować każdej osobie, która ogląda mnie w tym momencie. Moi drodzy, słuchajcie, w poprzednim tygodniu nagrałem dwa podcasty i były to pierwsze podcasty z tego cyklu i chciałbym przypomnieć, no dlatego, że jest to, że mój vlog, mój kanał jest generalnie nowym kanałem na YouTubie, więc wypadałoby co jakiś czas na razie się przypominać, mówić o tym, co tu się dzieje i co tu jest nagrywane. Moi drodzy, a więc w sobotę i w niedzielę zawsze będą nagrywane podcasty, zawsze otrzymacie ode mnie podcasty w weekend. W sobotę będę mówić o niewyjaśnionych zagadkach kryminalnych, o niewyjaśnionych zjawiskach, o tajemnicach, które nie zostały rozwiązane, spośród których będą zarówno morderstwa, ale będą też zjawiska paranormalne. Ale od razu podkreślam, że nie będzie tutaj teorii spiskowych. Będę tutaj tylko opowiadać i analizować rzeczy i historie, które się zdarzyły naprawdę, opierając się oczywiście na dokumentacji historycznej czy tam na badaniach naukowych. A więc o tym będziemy mówić w sobotę. A jako osoba mieszkająca w Szkocji, w Edynburgu, te rzeczy, które będę tutaj poruszać, te rzeczy mrożące krew w żyłach, bo tak mogę już śmiało to nazwać, będą właśnie dotyczyły głównie Wielkiej Brytanii, czyli ogólnie Szkocji, Anglii, Walii czy Irlandii Północnej. No, chciałbym Wam powiedzieć, że w tym właśnie kraju jest mnóstwo takich rzeczy do opowiedzenia, a zauważyłem, że polski internet jest nadal ubogi, jeśli chodzi o, no, jeśli chodzi o takie historie i takie rzeczy pochodzące właśnie z Wielkiej Brytanii. Moi drodzy, natomiast w niedzielę będę mówić na tematy społeczne. Będą również niestety albo staty tematy polityczne i ogólnie będzie taka życiówka. No i tu będę wykraczać poza teren Wielkiej Brytanii. Tutaj będę często poruszać, jakby działać na rynku polskim. Tak naprawdę już nagrałem dla Was film, niedzielny film, gdzie mówię o polityce. I ten film pojawi się jutro. No jeżeli oglądacie mnie już po weekendzie, no to już ten film jest i mogę powiedzieć, że ten film pojawił się w niedzielę. I w tym filmie niedzielnym, w tym podcaście niedzielnym będę mówić o segregacji i generalnie będziemy sobie to analizować, o segregacji, która ma miejsce już od dłuższego czasu. Nie tylko w Polsce, ale akurat poruszę polską politykę. Coś we mnie pękło, coś się zdarzyło, że musiałem po prostu wylać swoje żale, swoje smutki i powiedzieć coś na ten temat. No, segregacja niestety w Polsce jest, co jest zjawiskiem oczywistym, niestety oczywistym. Także zapraszam na jutrzejszy podcast albo jak to już jest po weekendzie, no to zapraszam Was do wysłuchania niedzielnego podcastu również. Dzisiaj, moi drodzy, powiem konkretnie o Edynburgu, a tak naprawdę o historii mrożącej trochę krew w żyłach. Historia niewyjaśniona, historia kontrowersyjna, historia, którzy jedni nazywają legendą, a niektórzy to badają. Także, moi drodzy, dzisiaj powiem o tak zwanej Mary King's Close, a tak naprawdę pełna nazwa to The Real Mary King's Close. Moi drodzy, Close w Edynburgu to takie wąskie przejścia, wąskie uliczki pomiędzy budynkami. Można powiedzieć, że to są uliczki czasem bardzo krótkie, bo mające tylko kilka metrów, czasem ciągnące się na kilkadziesiąt czy kilkaset metrów. To bardzo wąskie przejścia, mające szerokość niekiedy tylko 1,5 metra, czy nawet poniżej 1,5 metra szerokości. I to były, tak jak wspomniałem, przejścia pomiędzy budynkami. Mary King's Close jest owiana sławą, ponieważ miały tam miejsce różne wydarzenia, które dzisiaj, tak jak mówiłem, przez niektórych są traktowane jako legendy, a niektórych jako prawda. Mary King's Close wzięła przede wszystkim swoją nazwę od kobiety,
o imieniu Mary, która tam właśnie urzędowała jako handlarka, jako osoba sprzedająca coś. Mary King's Close teraz teoretycznie i w zasadzie praktycznie znajduje się pod ulicami Edynburga, bo kiedyś stare miasto Edynburg w średniowieczu, od średniowiecza zostało budowane na niewielkiej skale, no, na tej skale, na której jest edynburski zamek i tak naprawdę poniżej jakby zamku był budowany stary Edynburg, natomiast później rozszerzano to i budowano miasto na zboczach tej skały, aż na dzień dzisiejszy rozrósł się do rozmiarów średniej wielkości miasta. Ale nie o tym chciałem mówić. Mary King's Close to wąska ulica, która została zabudowana i tak naprawdę jej pomieszczenia, ta ulica i te pomieszczenia, które tam były, tak naprawdę znajdują się teraz w podziemiach, ponieważ w związku z tym, że nie było za dużo miejsca do budowania, to nadbudowywano już na istniejące budynki, na tą istniejącą ulicę Mary King's Close budowano kolejne budynki i między innymi wbudowano gmach giełdy. To było w XVIII wieku, niedaleko kościoła świętego Idziego. I tak naprawdę ten gmach giełdy i kilka budynków jakby zamknęły tą ulicę i spowodowały, że pomieszczenia i sama ulica znalazła się w podziemiach. Dlaczego ta ulica jest dlatego taka popularna i tak naprawdę turyści przyjeżdżający z całego świata chcą jakby tam wejść i odwiedzić te podziemia i robią to, bo generalnie większość turystów, co przyjeżdża do Edynburga, to ma za cel między innymi odwiedzić to miejsce. No, według legendy lub według prawdy, no generalnie według legendy i prawdy można taki miks tutaj zrobić, ponieważ tam dokonano prawdopodobnie wielu morderstw. Według legendy z kolei jest tam duch dziecka, który do dzisiaj tam jest w jakiś sposób aktywny. Natomiast według prawdy mieszkali tam ludzie podczas wielkiej epidemii dżumy, która miała miejsce bodajże w 1645 roku w Edynburgu. I legendy mówiły, że zamurowano tam żywcem ludzi, którzy tam później umierali, ci właśnie chorzy na dżumę tam umierali, będąc zamurowani. A tak naprawdę źródła historyczne podają nieco inne fakty, że ci ludzie jakby co prawda zostali tam jakby zepchnięci, ale było to w celach izolacji, w celach nierozprzestrzeniania się epidemii dżumy na innych mieszkańców. No i ci ludzie według danych historycznych byli naprawdę dobrze traktowani, bo zdrowi mieszkańcy donosili im wodę i jedzenie, więc no tu mamy jakby takie dwie. Moi drodzy, o zjawiskach paranormalnych, o duchach tak naprawdę można nagrać osobny odcinek. Jest to, uważam, temat dość kontrowersyjny, ponieważ większość osób uważa, że są to tylko legendy, że są to tylko bajki. Natomiast są również ludzie na świecie, którzy traktują to bardzo poważnie i to nie zawsze i nie tylko są, że tak powiem, w cudzysłowie, szarzy ludzie, ale są również naukowcy, są również organizacje, które zajmują się tym badaniem i osiągają takie inne rezultaty, ale kiedyś nagram odcinek o tym. Jest również grupa, tak jak wspomniałem bodajże na początku, wyznaczona przez Radę Miejską Edynburga do badania takich zjawisk i są faktycznie przeprowadzane różne dochodzenia, różne badania pod tym kątem. A więc czy jest to legenda czy o ducha, czy legenda o ducha jest tylko legendą, nie tylko w tym miejscu, ale gdziekolwiek, czy legenda o duchach ma w sobie ziarno prawdy, pozostawiam to wam. Natomiast no, przyjrzymy się kiedyś tym razem, zrobimy jakąś analizę tych zjawisk i będziemy mogli, że tak powiem, porozmawiać sobie na ten temat. Moi drodzy, Mary King's Close dla turystyki została otwarta w 2003 roku i można to zwiedzać tylko i wyłącznie z przewodnikiem, który opowiada właśnie chętnie te historie o duchach.
między innymi o duchu dziecka, które tam straszy, o ludziach, którzy chorowali na dżumę i tam umierali, oraz o ofiarach morderstw, które tam również według legend straszą. A teraz pozwólcie, że przeprowadzę jakby krótką analizę tego. Reasumując, moi drodzy, Mary King's Close to jeden z tak zwanych close w Edynburgu. Jeszcze raz przypomnę dla osób, które jakby wcześniej nie usłyszały lub przewijały ten podcast. Close w Edynburgu to wąskie przejścia pomiędzy budynkami, można powiedzieć wąskie uliczki, które ciągnęły się nieraz tylko na kilka metrów, nieraz na kilkadziesiąt albo na kilkaset metrów. I tych close w Edynburgu jest bardzo dużo. One były zawsze nazywane imieniem osób, które w jakiś sposób wsławiły się, lub najbardziej znanych albo sławnych osób mieszkających w okolicach tych przejść, w budynkach umieszczonych jakby w okolicach tych przejść. No, rzadko kiedy nazywano te przejścia nazwiskiem i imieniem kobiety, natomiast w tym przypadku nazwano to przejście imieniem kobiety, o imieniu Mary, ponieważ była to, tak jak wspomniałem wcześniej, handlarka, ale mówiąc ładniej, była to najbardziej znana bizneswoman w tym czasie w Edynburgu, więc w ten sposób jakby uczczono jej pamięć. W momencie, kiedy nadbudowano tam wiele budynków nad tym przejściem, to przejście, ten Mary King's Close, znalazło się pod ziemią i w tym momencie, można powiedzieć, jest pod ziemią i jest chętnie odwiedzane przez turystów. Moi drodzy, biorąc pod uwagę takie rzeczy jak epidemia dżumy w Edynburgu, która była w 1645 roku, tak zwana Great Plague, czyli wielka epidemia dżumy, biorąc pod uwagę czasy, jakie były na tamte czasy, morderstwa w takich miejscach, to na pewno nie były rzadkością, oraz biorąc pod uwagę opowiadaną historię o duchu dziecka, jakby to skumulować wszystko razem ze sobą, to nie trudno o ciekawą legendę. Zamurowana, zabudowana uliczka, epidemia dżumy, historie o duchu dziecka, powtarzające się morderstwa. No, czy to nie jest idealny materiał na scenariusz o duchach? Oczywiście nie chciałbym tu razić uczuć osób, które odwiedzały to miejsce lub chciałyby odwiedzić to miejsce i chciałyby jakby poczuć dreszczyk emocji, bo naprawdę emocje są, jeżeli tam wchodzicie do środka i widzicie to wszystko, jak to wszystko wygląda, i jednocześnie słuchacie opowieści przewodnika, to, moi drodzy, naprawdę niezależnie od tego, czy wierzycie w taką historię o duchach, czy jesteście raczej sceptyczni w stosunku do tego, to dreszczyk emocji zawsze jakiś jest. Ja oczywiście nie śmieję się również z badaczy zjawisk paranormalnych, z osób poszukujących informacji o takich zjawiskach, ponieważ sam jestem osobą na tyle dociekliwą, że udało mi się dotrzeć do źródeł i udało mi się dotrzeć do badań, które udowadniają, że istnieją jakieś zjawiska paranormalne, które jakby znalazły potwierdzenie w różnych tam badaniach, eksperymentach, ale nie można też od razu mówić, że są to tak zwane duchy, ponieważ jest być może wiele jakby praw fizycznych, być może jest wiele różnych rodzajów energii, które jeszcze nie odkryła dzisiejsza nauka, i być może to jest utożsamiane z aktywnością paranormalną. Być może nie mam racji, być może kiedyś ktoś udowodni, że tak zwane duchy, czyli powiedzmy dusze, które miały niby opuścić nasze ciała po śmierci, że być może te dusze gdzieś tam żyją w jakimś innym wymiarze lub w tym samym wymiarze, co my jesteśmy. Jeżeli ktoś to kiedyś udowodni, no to oczywiście oddam szacunek takim badaczom i oddam szacunek takim osobom. No, nie można jakby wszystkiego wykluczać, tak? Nie można wykluczać tego,
jeżeli nie ma jakby dowodów wykluczających czegoś i nie można też ślepo wierzyć w coś, jeżeli nie ma dowodów potwierdzających. To takie jest, taka jest moja opinia. W każdym razie, moi drodzy, niezależnie od tego, czy wierzycie w zjawiska paranormalne, czy wierzycie w tak zwane duchy, to ja osobiście uważam, że takie miejsca warto odwiedzić, warto zobaczyć, bo poza tym, że jest to wspaniałe miejsce z jakąś historią, to jeszcze w dodatku można jakby samemu dokonać jakiejś logicznej analizy. Natomiast nie ma nic złego nawet w ślepą wiarę, no może to było za mocne słowo, nie ma nic złego w wiarę w legendy. No jeżeli legendy czy bajki są po to, no żeby nam w naszym życiu było trochę weselej, żeby w naszym życiu było trochę rozrywki. No my ludzie lubimy opowiadać różne historie i taka jest nasza natura. Słuchajcie, dzięki wielkie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że niczego wam tu jakby nie sugerowałem na siłę. Chciałem tylko opowiedzieć wam tą historię i jakby przywołać moją opinię na ten temat. No jeżeli kiedykolwiek będą jakieś badania, które w sposób oczywisty wyjaśnią tą zagadkę Mary King's Close, czyli tego rzekomego ducha dziecka lub duszę ludzi, którzy tam zmarli na dżumę. Jeżeli udowodnią, że to jest prawda, to jakby oddam hołd tym naukowcom. Jeżeli natomiast w sposób bezsprzeczny to wykluczą, no to również będę wdzięczny za takie badania i za taką ciężką pracę tychże naukowców. Dziękuję wam za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam na kolejny tydzień podcastowy lub w ciągu tygodnia, ponieważ w ciągu tygodnia pojawiają się vlogi. Trzymajcie się mocno, dobranoc albo do widzenia.